Jesteście Państwo w gospodarstwie 800-hektarowym. No nie zawsze tyle było gospodarstwo, czy cała historia gospodarstwa zaczyna się gdzieś w 1785 roku, także z dużymi tradycjami, ale co najważniejsze, z dużym doświadczeniem. I myślę, że choć po trosze się z Państwem tym doświadczeniem podzielę. Dzisiaj gospodarstwo to jest 800 hektarów, uprawa całkowicie bezpłużna. Główne uprawy to jest kukurydza, rzepak, pszenica i pszenica to jest 50% powierzchni, a po 25% to jest rzepak i kukurydza. Z tym, że kukurydza z roku na rok z widocznym ociepleniem klimatu staje się taką rośliną, która zaczyna dominować. Plony i jeszcze możliwości kukurydzy są tak duże, że przewiduje, że ta roślina będzie nawet może częściowo wypierała pszenicę. Odeszliśmy od pługa częściowo już w 2000 roku, a całkowicie w 2008 po serii doświadczeń z Jungiem, z puławami, jeszcze wtedy w siermiężnych, można powiedzieć, czasach, gdzie nie mieliśmy maszyn, nie mieliśmy środków ochrony roślin, takich jak dzisiaj dostosowanych do tych technologii. Kiedyś musieliśmy zadawalać się tymi środkami doglebowymi, które się nie bardzo sprawdzały w tych technologiach, dlatego że tu jest bardzo dużo, nawet jak stoimy, bardzo dużo resztek po żniwie. W takim bałaganie, jeśli śpiewamy następną uprawę, to nie jest dobre. Weszły nowe środki, środki nalistne, które nam na pewno pomogły. Weszły nowe maszyny, a maszyn, których nie możemy kupić, te maszyny tworzymy, produkujemy sami, no bo najlepiej wiemy, co nam potrzebne. I największy nacisk kładziemy na glebę, na strukturę gleby, na zachowanie bioporów, które mają być niezniszczalne, bo to decyduje o plonie. Następną rzeczą jest nawożenie, do której może przykładamy mniejszy nacisk, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby nawozy podawać jak najgłębiej, żeby uzyskać jak największy profil żyzny. Po wielu latach doświadczeń z uprawą bezpłużną możemy powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj zabezpieczenia. Mamy o wiele bardziej plony regularne, możemy powiedzieć, że może one nie są dużo wyższe od takich systemów płużnych, ale one są na pewno bardziej stabilne. I ten stabilny plon, czy w suchych, czy w mokrych latach, bo to jest system dobry i na suche lata, i na bardzo mokre, dlatego że nam te duże ilości wody, które nam dzisiaj gwałtownie spadają, to możemy powiedzieć, że nam ta woda bardzo ładnie w tą gąbkę wsiąknie, ale duży system korzeniowy, bardzo rozwinięty w okresach suszy nam pomaga. I dzisiaj jak patrzymy nawet na to pole, że tutaj ta gleba już jest przykryta jak na plaży kapeluszem słomkowym, to możemy powiedzieć, że tu nam już nic nie odparowuje. Jeszcze mulcher, jeśli przejdzie, to bardzo ładnie nam zetnie. Mamy pożywienie dla całego życia biologicznego w glebie i mamy pewne, że tu będziemy mieli następny wysoki plon.